Dzisiaj sprawdzimy, czy Pele the King wrócił na tron dzięki swej karcie ocenionej na 99, czy może dostał ją, bo komuś się nudziło w pracy. W każdym razie, robacy, w chwili, w której montuję ten materiał, karty Pele Historie Ikon nie ma nawet na rynku PS4 i to pomimo tego, że jej widełki cenowe wynoszą 15 milionów monet. Aczkolwiek, jak to zwykle bywa, jeden z rzeźników kartomanii o pseudonimie Kaczu trafił wymienną kartę Pele i zapytał, czy skoro nie ma jej na rynku, a on nie ma czasu akurat grać, no to czy może ja nie miałbym ochoty się nią troszeczkę pobawić? No jak widać, ten materiał jest odpowiedzią na to pytanie. Niemniej jednak, moi drodzy, jeżeli jesteście w posiadaniu jakiejś innej topowej karty Historie Ikon, nawet na wypożyczeniu, ale oczywiście powyżej 5 meczów, bardzo chętnie skorzystam z waszej pomocy i nią pogram. Więc jeżeli ktoś ma ochotę mi pomóc, proszę do mnie napisać na fanpage'u Domanu. Pożyczanie kont z kartami do testu to jedyne donaty, jakie brałem w historii tego kanału, no ale jak sobie pomyślę, że miałbym snajpić takiego Pele za 15 milionów, a potem po przetestowaniu sprzedałbym go za tę samą sumę i stracił na tym 750 tysięcy monet podatku, no to aż się we mnie gotuje. Przechodząc jednak do sedna, Pele ocenić trzeba w kontekście potencjalnie najlepszego napastnika dostępnego w grze, bo tego wymaga chociażby sama maksymalna ocena ogólna. Natomiast niestety po rozegraniu nim kilkunastu meczów nie wiem, czy ta karta Historia Ikon może w ogóle równać się z kartą notowaną na 95 z FIFA 15. No bo już na starcie pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy Brazylijczyka, to samo przystosowanie do silnika gry, które jest niezależne od umiejętności strzelania, podawania czy tempa, bowiem chodzi o to, że odpalam sobie w FIFA 20 mecz takim Ben Yedderem i on bez względu na wszystko wewnątrz pola karnego potrafi wyrwać się z uścisku Varana i Ferdinanda, by odwrócić się w stronę bramki i oddać zabójczy strzał. A niestety tenże Pele oceniony na maksa takiej umiejętności nie posiada, albo jest ona u niego widocznie słabsza. Więc pomimo tej siły, równowagi i driblingu, czasem jakiś Gabrielsen wydany z okazji dnia dłubania palcem w nosie machnie sobie raz ręką, a Pele już leży, no i to leży w taki sposób, że sędziowie nie dyktują za to stałych fragmentów. Bowiem kolejna denerwująca rzecz jest taka, iż Brazylijczyk robi wszystko, żeby nie być przewróconym. Więc czasem ktoś skosi go w polu karnym, nie trafiając w piłkę, futbolówka po tym zajściu odskakuje pod nogi bramkarza, a król futbolu, zamiast paść na murawę, za co oczywiście zostałby podyktowany rzut karny, biegnie przez kilka metrów, tracąc równowagę, aż w końcu uda mu się stanąć na nogi i nie ma za to absolutnie nic, więc sędziowie nie dyktują karnego, no bo po prostu nie ma za co. Natomiast przechodząc już do omawiania podstawowych umiejętności, wykończenie wewnątrz pola karnego jest naprawdę dobre. Tutaj nie ma z czego się czepiać i jedynym małym minusem jest słabsza noga oceniona na 4, a nie na 5 gwiazdek, no bo od zawodnika z taką oceną ogólną i za taką cenę, no trzeba już jednak wymagać wszystkiego. Lecz idąc dalej, do uderzeń z dystansu zdaje się, że Pele ma zbyt lekką nogę i minimalnie zbyt mocne naładowanie paska siły strzału sprawia, że futbolówka przelatuje nad poprzeczką, więc jest to coś zupełnie odmiennego w porównaniu do chociażby Toty De Bruyne, który w takiej samej sytuacji strzela idealnie pod poprzeczkę, a przy po prostu nieco lżej naładowanym pasku siły uderza o kilkadziesiąt centymetrów niżej, no i wciąż niszczy tym bramkarza. Idąc dalej, tym razem do tempa, także muszę przyznać, że nieco mnie ono rozczarowało, bo Ryan Kent ze swoją kartą za Ligę Europy ma identycznie notowane tempo na karcie, ale przez to, że jego przyspieszenie ocenione jest w samej grze raptem o jeden punkt wyżej, zdaje się być po prostu minimalnie szybszy. I mówię to na podstawie grania tymi piłkarzami w jednym składzie tuż obok siebie. Oczywiście, 97 tempa to jest wciąż niesamowita statystyka, lecz jak na warunki panujące w samej grze i jak na porównanie do Kenta czy Adamy Traore, u tak potężnego Pele po prostu nie robi to większego wrażenia. I niestety to samo powiedzieć trzeba o driblingu, bowiem Pele bardzo ładnie i szybko kręci się z piłką przy nodze na dużej, otwartej przestrzeni, ale już jeżeli ten dribbling odbywa się wraz z jednoczesną walką fizyczną z obrońcami, no to różnie to bywa, chociaż oczywiście 5 gwiazdek sztuczek w tym wszystkim troszeczkę pomaga. Więc w sumie takie jedyne dwie rzeczy, do których absolutnie nie można się
się czepiać u Brazylijczyka, to podania oraz strzały głową. No bo trudno, żeby Pele źle podawał, mając tę statystykę notowaną na 95, a z kolei główki w FIFA 20 i tak praktycznie nie istnieją i walcząc z bark, trudno je wygrać w ataku kimkolwiek. No a Pele dzięki swojej inteligencji, skoczności i celności główek potrafi szybko oderwać się od rywala i wbiec w jakąś wolną przestrzeń, gdzie bez problemu odda zabójczy strzał głową, bowiem idąc dalej, to jeżeli chodzi nawet o tę grę czysto dla zabawy, muszę przyznać, że zwykłą kartą Cristiano Ronaldo jest o wiele łatwiej zdobyć bramkę po El Tornado i strzale z voleja, czy też po prostu zwykłego gola przewrotką, niż tymże królem futbolu, więc to jest oczywiście bardzo dobra karta, bo z takimi statystykami wręcz trudno, żeby było inaczej, ale na pewno nie zasługuje na miano najlepszej karty FIFA 20, ani na wyłożenie za nią więcej niż 5 milionów monet, więc oceniam ją następująco, przy czym przyznaję, że jeżeli chodzi o Pele, nie grałem w tym roku wyłącznie jego prime'em, ale spodziewam się, że w samej grze jest on podobny. Natomiast w porównaniu do karty Historia Ikon, o wiele lepiej bawiłem się wersją Baby Brazylijczyka, która w samej grze cechuje się podobną skutecznością, a kosztuje raptem jakieś 2 miliony monet, więc ostatecznie wydaje się, że Pele zbyt prędko nie będzie takim okrutnikiem jak FIFA 15 i jeżeli traficie jego kartę Historia Ikon, lepiej od razu sprzedajcie ją bez rozegrania jakiegokolwiek meczu, no bo jak wiemy, wysublimowani kolekcjonerzy zawsze płacą więcej za czyste, nieużywane karty, no a na niegraniu Pele Historia Ikon zbyt wiele nie stracicie. No i odpowiadając na pytanie z tytułu tego filmiku, zdecydowanie ktoś, kto tworzył kartę Brazylijczyka, nie potraktował tego zadania poważnie. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!